Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będzie naprawdę bekowy odcinek, dlatego że zrobiłem sobie ten samochód, który pokazywałem wam pod koniec ostatniego odcinka. BMW jakieś tam. A jest to okropny wóz z wyglądu. Mogłem sobie tu nawet sporo rzeczy zainstalować. Zobaczcie, że widać tutaj ulepszone hamulce, dałem inne felgi, koła z przodu są w negatywie, z tyłu też można zrobić w negatywie. Tak naprawdę można z tym samochodem zrobić bardzo dużo rzeczy, prawie tak jak z normalnym samochodem. Nawet można, tu chyba są stabilizatory z tyłu, to znaczy można te stabilizatory modyfikować, ale czy tu są rzeczywiście stabilizatory z tyłu? Nie wiem. Widać tu klocki hamulcowe. Napęd mamy na tył. Mogłem sobie tu zrobić jeszcze napęd na cztery koła, ale chciałem koniecznie zrobić z tego auta driftowóz. No i czy mi wyszło, czy też nie? Muszę wam powiedzieć, że autem tak sobie jeżdżąc, nabiję trochę sobie punktów teraz, driftując tylko i wyłącznie, i tak jeszcze sobie tym autkiem jeżdżę i nawet powiem wam, że całkiem nieźle się prowadzi, dlatego ja mam tak wrażenie podczas prowadzenia jego, że środek ciężkości jest ustawiony tak bardziej do tyłu, wiecie? Naprawdę bardzo dobrze się to auto prowadzi, bardzo dobrze skręca, no ale ja zrobiłem tak, żeby bardzo dobrze też driftowało. O, baterie mi się wyczerpują. Ale spoko, ja mam nowe, znaczy nowe, już naładowane, drugie. Nie może być tak, że do nagrywania nie ma baterii. Cyk, Lucek zawsze przygotowany. Oj, coś mi muzyka nie działa? Już działa. Okej. Muzyka, znaczy dźwięki z gry. Ale także da się tym driftować. Nie jest to może driftnik na miarę jakiegoś normalnego samochodu. Ostatnio sobie ćwiczyłem driftowanie, robiąc Kiss the Wall. I przez to można bardzo dużo punktów zarobić. No, nie wiem, czy tym samochodem się uda zrobić Kiss the Wall. Ale jedziemy teraz na strefę driftową, gdzie ostatnio nabijałem sporo punktów. Tym autem na pewno da się robić fajne arabskie drifty. Jest mega zwrotne. I ponieważ jest to BMW, no to myślę, że się nadaje do driftów. No nie ma opcji, każde BMW się nadaje do driftu. Wow! Widzieliście to? To było blisko. Tak więc zobaczymy, czy uda nam się nabić 3 gwiazdki na tej strefie driftowej. Wow! Opony mam standardowe. Chyba standardowe. Nie, opony mam wyścigowe, ale szerokość jest standardowa z tyłu. Z przodu są troszeczkę szersze. Tak żeby przyczepność była jeszcze większa. Naprawdę ten samochód jest mega zwrotny. Zrobimy Kiss the Wall? Nie, nie zrobimy, bo bym wyjechał ze strefy. Nie mogę jechać za szybko, bo on wtedy tak gorzej wpada w poślizg. O kurde. Zobaczcie, że na tym malowaniu Angry Birds, nawet mam z tyłu taki ogonek. Ile? Co? Niemożliwe, że zdobyłem 3 gwiazdki. Znaczy ja już tu wcześniej zdobyłem sobie 3 gwiazdki, tylko nie wiem, czy ja teraz zdobyłem. Zobaczymy, jaki jest tutaj limit. Nie limit, tylko ile trzeba zdobyć. 80 tysięcy, ja miałem chyba 60 tysięcy punktów. Więc z 3 gwiazdek raczej nie zdobyłem. No dobra, ale pojedziemy sobie na jakąś strefę driftu, gdzie jeszcze nie driftowałem. Driftowanie samochodem takim przystosowanym do driftu to żadna sztuka. Niech taki prawdziwy drifter, taki wiecie, który mówi, że o, jak jestem świetny, miliony punktów robię na drifcie. Niech podliftuje takim autem i zrobi je sobie na drift. No! A nie. Powiem wam, że i tak jest to całkiem niezły samochód. Gdybym go sobie lepiej zrobił do klasy A, myślę, że udawałoby mi się nim nawet wygrywać, bo całkiem niezłe przyspieszenie ma, przede wszystkim świetnie się prowadzi. Zaskakująco naprawdę bardzo dobrze. Tak więc myślę, że byłoby to fajne auto do wyścigów online, nawet w klasie A, bo ja mam go obecnie w klasie A i jest prawie wymaksowany nawet w tej klasie. Tak więc myślę, że z takim Mercedesem C63 nawet by mógł się ścigać. O kurczę. Nie no, w rzeczywistości prawdopodobnie byśmy nie zmieścili tego silnika nawet, który ja mam tutaj wsadzony, który daje mu taką moc. Chociaż z drugiej strony mamy też tutaj niewielką wagę, więc nie potrzebujemy tu wcale dużo koni mechanicznych, prawda?
Ta moc jest wystarczająca, żeby tą małą budkę pociągnąć. I też udaje się nim dużo punktów zdobyć. Jakieś tam drifty, tylko drifty w takiej krótkiej dupie to wiecie jak wyglądają. No wyglądają właśnie tak. To jest taki Angry Birds. Ja myślę, że muszę troszeczkę zrobić negatyw z tyłu, bo aż mi tą dupę za dużo rzuca. Ustawienie. A tu trochę zmniejszymy. Okej. Okay. Teraz powinno wyjść. Bardzo łatwo przesterować. Ja myślę, że samochód jest zbyt responsywny. Powinienem troszeczkę ten negatyw z przodu zmniejszyć. Wiecie, kozacko wygląda ten negatyw z przodu w tym aucie, no ale trzeba iść troszeczkę na ustępstwa, no jednak za mocno się wywija i ciężko go opanować przez to. Zobaczymy jak będzie teraz, czy ten drift będzie stabilniejszy, czy też nie. Ech, pieprzony rekin skasował mi punkty. Spróbujemy trójką. Znowu rekin! Co on do mnie ma? Cholera! No cholera! No i uwaga, to chyba będzie to. Patrzcie, 51 tysięcy. O shit! Trzy gwiazdki takim samochodem? No nie wierzę. Było ciężko, nie powiem, ale udało się jakoś samochód zrobić. Na dwójce nim tam cisnąłem, bo jak za szybko jechałem, to mówię, samochód zbyt responsywny był i ciężko było go opanować. Ale da się. To co, kolejne wyzwanie. Teraz spróbujmy zrobić tym autem Kiss the Wall. Nie wiem, czy to nie jest już za dużo jak dla mnie, ale spróbuję, może się uda. Ojej. Ale powiem wam, że taka dobra zabawa nawet. Ja myślę, że można by było ten samochodzik zrobić jakoś fajnie, ogólnie do wyścigów nawet. I całkiem dobrze by się nim jeździło. I te miny innych graczy, what the fuck? Z czym ja przegrałem do cholery? I takie poszukajmy odpowiedniego miejsca do driftu, gdzie będę mógł robić Kiss the Wall. Czyli tak, trzeba znaleźć miejsce, gdzie są barierki albo jakaś ściana. Ja w sumie chciałbym spróbować robić Kiss the Wall na lotnisku. Tu jest kilka hangarów i jest mało ruchu ulicznego. Trochę tam jeździ drive-atarów, ale ogólnie moglibyśmy właśnie spróbować tam. Takiego, wiecie, driftingu z Kiss the Wall. Na tym można sporo punktów zarobić, ale nie chodzi tu o punkty, chodzi tu o samo zrobienie tego. Chodzi o samochód, bo tutaj nie mamy dupy, o to chodzi. No nie ma jak dotknąć tej cholernej ściany. W tym rzecz. Myślę, że to będzie bardzo trudne. Jeszcze trudniejsze niż osiągnięcie jakiejś tam liczby punktów na strefie driftowej. Jestem w odpowiednim miejscu, myślę. Nie ma tu żadnego ruchu ulicznego, więc teoretycznie powinienem sobie móc tu jakoś poradzić. Jeszcze znam jedno miejsce w Forzie Horizon, gdzie mógłbym sobie popróbować Kiss the Wall. Najpierw sobie tu trochę posprzątam, bo te obiekty bardzo przeszkadzają, jeśli ma się bardzo lekki samochód. Więc na czym polega Kiss the Wall? Kiss the Wall polega na tym, aby dotknąć podczas driftu tyłem samochodu ściany. I ja to spróbuję zrobić na tej ścianie, byleby to zaliczyć, bo powiem wam, że już troszeczkę próbowałem tym samochodem to zrobić. Jest to trudne, jest to naprawdę trudne. O kurde. No ale najpierw próbujemy. Uwaga. Jakoś tu podjechać. No kurczę, widzicie jak te obiekty przeszkadzają? Jest straszne, one... O nie, to nie może być to miejsce, to nie może być lotnisko, bo tu nawet taka głupia paleta potrafi wytrącić mnie z driftu. Jak się okazuje, wiecie, wcale zrobić Kiss the Wall tym samochodem nie jest trudno. Można to zrobić dosyć łatwo. I w sumie robi się to tak jak każdym innym samochodem. Wystarczy jak się leci na ścianę, zaciągnąć ręczny, i już mamy Kiss the Wall.
Cyk. 6000 punktów dostaje się za to. Cyk i jeszcze raz. O, teraz skasowałem. Trzeba tak odpowiednio podjechać, jak się już tak leci bokiem na ścianę, a to wystarczy bręczny, elegancko. I samochód zaczyna tak lecieć bokiem prosto na ścianę i to jest spoko. Teraz może mi się to nie udać, ale udało mi się już kilka razy, więc jest to jak najbardziej wykonalne, tylko ponieważ ten samochód jest specyficzny w prowadzeniu, no to ogólnie ciężko jest go tak wyczuć dobrze. No to wiecie, to też kwestia wprawy. O, teraz zrobiłem chyba kiss the wall, tak, jest 6000 punktów. O, teraz mnie tak przesunęło, widzieliście, w stronę ściany, bo zaciągnąłem ręczny. Jest to jak najbardziej wykonalne. Kwestia trochę techniki. O, znowu kiss the wall i to w jakim stylu, kurde, to nie było byle co. O, cyk, znowu kiss the wall, tam taki mocny kiss the wall zrobiłem, ale nie zaliczyło mi. O, teraz też tak przy ścianie dosłownie milimetry. Dlatego, że ten samochód ma mały tyłek, to nie jest tak łatwo wcelować tym tyłkiem w ścianę. Wiecie, tak dotknąć, żeby nie skasować punktów, ale żeby tylko dotknąć. O, coś takiego? Udało się? Tak. Po prostu na ręcznym. Cyk. O, teraz się skasowały, bo za mocno. No właśnie, to trzeba też wyczuć, kiedy się robi dobrze, a kiedy się robi za mocno. Jak z dziewczyną, no co ja będę mówił? Macie dziewczynę? Pyk. Także myślę, że kolejny challenge zaliczony. Jeśli macie jakieś challenge związane z jakimś samochodem w tej grze, to dajcie znać w komentarzach. Postaram się je zrealizować, wykonać. Kiss the wall tym samochodem wykonany. Widzicie, teraz tak nawet mnie pociągnęło w stronę ściany, ale jechałem za wolno i nie jechałem za bardzo w stronę ściany, więc no nie udało się zrobić tego kiss the wall, nie poleciał za daleko, ale tutaj mamy taki długi zakręt i tu możemy sobie popróbować, pyk. Nie, to tam nawet taki mocniejszy kiss the wall był, o, ale można robić raz za razem praktycznie, także o, 6000, znowu 6000, także można, o, znowu 6000. Jaki mnożnik w ogóle, 29 tysięcy punktów, dwa razy kiss the wall i takim gównianym samochodem, nie? O, teraz się skasowało, więc widzicie, teraz za mocno z kolei. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Podriftowaliśmy sobie tym samochodem. Widzicie, no, każdą BM-ką można driftować, także to nie jest tak. Co wy sobie myślicie, że nie? Lucek nie będzie driftował, Lucek wszystkim będzie driftował. Ale serio, jak macie jakieś challenge, piszcie w komentarzu. Ja czytam te komentarze i biorę je pod uwagę. Chciałem sobie stunigować ten samochód na drift. No i sobie stunigowałem i się udało. I się udało zrobić część moich takich zamierzonych wyzwań z nim. Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się na razie, pa pa.